Słuchajcie, ludziska. Nie ludziska, tylko człowieki. Muszę wam powiedzieć, że mam sposób na rozwiązanie problemu bezrobocia na całej Ziemi, dla wszystkich ludzi, silnych i słabych, chorych i zdrowych, młodych i starych. Po prostu od urodzenia do śmierci można wykonywać tą pracę. I w każdym miejscu na Ziemi. Bo i na ulicy, i na wsi, i w domu, wszędzie. Od urodzenia do śmierci. Zadowoleniem. Jest to taka czynność, która jest zazdrośnie strzeżona przez najsilniejszych, żeby ich nigdy nikt nie wykonał. No bo wtedy oni stracą pracę. I tak ją kiedyś stracą, ale dopóki mogą, to sobie wolą poużywać. Więc w związku z tym, gdyby tak zamiast przy ciężkich robotach w kamieniołomach za najgorsze przestępstwa, zamiast tam wyrabiać krawężniki i rozwłóczyć je po całym świecie, wystarczy zamiast krawężników robić rowki melioracyjne. Takie jak na polach, to takie same przy ulicach, w miejscu krawężników wstawiać rowek, żeby można było spokojnie przejechać po nim rowerem. W miejscu progu w mieszkaniu też wstawiać rowki, żeby jeżeli się coś rozleje, to żeby mogło spłynąć tym rowkiem z całej podłogi w jedno miejsce. Może być do kanalizacji albo do jakiegoś zbiorniczka. Także i na ulicy, i w mieszkaniu. Zamiast krawężników i progów, rowki melioracyjne. Wręcz.